Dobry, dzień dobry, Pawle. Witam cię serdecznie. Witam również. Moi drodzy, przywitajcie się z Pawłem Hoffmanem. Paweł zajmuje się na co dzień fotografią portretową. Dobrze mówię. Paweł, opowiedz mi troszeczkę o sobie, jak to jest z tobą, z twoją fotografią, jak długo się tym zajmujesz i co robisz konkretnie, tak dokładnie. Fotografią zajmuję się od bardzo wielu lat, ale to było przez wiele lat, było takie bardziej amatorsko, hobbystycznie. Jakby nigdy nie wiązałem się z tym, żeby to było zawodowe miejsce. Jakiś czas temu moje zdjęcia spodobały się kilku tam osobom. Prosili mnie, żeby im te zdjęcia zrobić. No i okej, zrobiłem jedną sesję, drugą sesję, zrobiłem ją całkowicie gratis. Byłem dumny z tego tytułu, że mogę tak to zrobić, ale potem pomyślałem sobie, no skoro ludzie chcą moje zdjęcia, to dlaczego za to nie brać pieniędzy? No właśnie. No i podejrzewam, że tak większość ludzi na początku były to takie niewielkie pieniądze, bo człowiek się boi, albo jak to dużo powie, to od razu mu powiedzą, za co ty z głową, upadłeś na głowę, nie, absolutnie nic takich rzeczy. Więc był taki moment, że faktycznie robiłem no powiem brzydko teraz, za śmieszne pieniądze. I był taki moment, doszedł do momentu, że nagle się okazało, że zbyt dużo czasu dla mnie to pochłania, a niewiele tego mam. No Okej. i przypadkiem, całkowicie w internecie, całkowicie przypadkiem, gdzieś tam znalazłem reklamę właśnie bogatego fotografa. Była to oferta Pawła dotycząca teł. I tak sobie poglądałem, poczytałem, a że była fajna cena promocyjna, mówię, a co mi szkodzi, przydadzą się jakieś tła takie właśnie cyfrowe do zdjęć, żeby można było sobie gdzieś tam podkładać to. Byłem bardzo sceptyczny. Ja kiedyś tam korespondowałem na ten temat. Ja po prostu widziałem, że a, bogaty fotograf, to na kolejni naciągacze są tacy, którzy będą mnie tutaj ciągnąć. Ja pamiętam twojego maila w ogóle. Ja myślę, matko, to ludzie tak patrzą czasem. Myślę, Boże, straszne, no, ale dobra, mów, 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 bo wszyscy są pewnie ciekawi. Tak później się stało, że to był pierwszy właśnie taki kurs, który kupiłem. Później no zobaczyłem, że te zdjęcia fajnie wyglądają i co? No i znalazłem sobie kurs 21 sposobów na szybkie zwiększanie zarobków. Chyba tak ten kurs się nazywa. Tak. I słuchajcie, i tu był strzał w dziesiątkę. Myślałem, że tak, no mówię, dobrze, zainwestuję w ten kurs konkretny pieniądz, zobaczymy, co z tego będzie. Jakoś tak było, że bardzo blisko po zakupie tego kursu był chyba jakiś live, na którym bardzo dużo Fotografia osób się kryzysowa. mówiła. Tak. Chyba tak, już nie pamiętam, bo tak już jakiś czas temu to było. No i myślę sobie, a co spróbuję? Ale zrobiłem to, co właśnie ty mówiłaś. Poszedłem krok po kroku, mam milion notatek z tego i jeszcze tego samego wieczoru po tym live'ie wybrałem sobie jedno zdjęcie ze swojego konta facebookowego, gdzie tam osoby mi lajkowały i do każdej osoby odpisałem indywidualnie. Jakim szokiem moim było to, że godzina 23:30, pięć osób mi odpisało. Zacząłem z nimi pisać i z tych pięciu osób już dwie osoby się umówiły ze mną na sesję. Więc po prostu był dla mnie totalny szok. Zaskoczony byłem na maksa. Przez następny tydzień bardzo ciężko pracowałem. No, przesadzam, może tym ciężko pracowałem, ale wysłałem naprawdę setki wiadomości takich zrobionych. I wydaje mi się, że podpowiedź była na Twoim live'ie. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Była taka informacja o tym, że zamiast pisać, ja nagrałem krótkie 30-sekundowe na siebie po prostu, tak? I takie podziękowanie, że dzięki Ci, że polubiłeś moje zdjęcie i co dalej, nie? I czy chciałbyś się ze mną porozmawiać o tym zdjęciu? I to był chyba strzał w dziesiątkę, bo okazało się nagle, że 10 osób się odezwało, na te 10 osób 9 zamówiło sesję. Wow, A zrobimy jaka sesję, konwersja! Wow, więc strzał, no brawo! aż tak różowo nie było, bo na te 9 osób, które zamówiło sesję, w sumie w efekcie kontaktu zrobiło się 6 tylko. Oj, ale to jest i tak. Ale patrząc na to, co było wcześniej, kiedy musiałem się gimnastykować, próbowałem jakichś różnych reklam facebookowych, jakieś takie wizytówki, ulotki, nawet w gazecie miałem jakiś taki szalony progres, to były utopione pieniądze. Powiem szczerze wam, że tutaj po prostu nie żałuję ani jednego grosza, który wydałem, a kilka kursów kupiłem u was tutaj i z każdym kursem widzę, że nie to coraz fajnie wychodzi, coraz łatwiej, tak? Czyli po prostu już nie muszę tyle inwestować z przyszłego czasu.
w to, żeby znaleźć klientów. Nagle się okazało, że klienci zaczęli sami mnie szukać. No i to jest meta sprawa. I to jest prawda, że to jest ten piękny shift taki, ta zmiana, gdzie to oni zaczynają przychodzić do ciebie, nie? I to oni chcą ciebie, zamiast ty ganiać za nimi. Czyli na początku stajesz się aktywnym sprzedawcą swoich usług, prawda? Jakkolwiek nudnie by to nie brzmiało, to jest najbardziej fajne i najbardziej... Znaczy, no nie było nudne, bo fajne było to, że ludzie odpisywali, bo wiesz, jest tak. Jak ci ludzie tylko lajkują ci jakieś tam serduszko, czy okej, rzucą, no dobra, no rzucił, no i co z tego, nie? I za tym nie było nic. Tylko tyle, że były tam jakieś lajki. No. Nie reagowałeś, nie? Jakby nawet nie widziałeś w tym szansy jakiejkolwiek, nie? Tak, dokładnie tak. Tak właśnie i tutaj ten kurs stworzył mi oczy na to, nie? Ja miałem straszny problem tutaj z tym, żeby z ludźmi tak rozmawiać, bo ja mówię, no dobra, pisać fajnie, wszystko można, ale potem, żeby z nimi na żywo rozmawiać już i ich namówić. No ja już mam ze sobą kilka takich spotkań właśnie tych płatnych takich tych... Konsultacji. No pierwsza była straszna, dramat totalny, po prostu, ja nie wiem, dobrze, że tego nie nagrywałem sobie, bo bym chyba bym się wycofał z tego rynku w ogóle całkiem, jakbym się posłuchał. Pierwszy raz jest najgorszy we wszystkim. To nic. A jak dalej było? No z każdym następnym było łatwiej, nie? Znaczy ja mam takie, że moja praca zawodowa jest taka, że ja bardzo dużo ludzi pracuję, więc nie miałem aż takich dużych oporów, żeby z nimi w ogóle rozmawiać, ale miałem ogromny opór na tym, żeby im powiedzieć, że słuchaj, dobra, ja ci te zdjęcia zrobię, ale nie wezmę za nie 200 zł czy 300, tylko ja chcę więcej, tak? I ty mi masz zapłacić tyle. I to był taki dla mnie ból, bo jak widziałem, drugie są taki wzrok, taki albo przerażenie, albo wręcz polikowania. I sobie myślę, no tak, no przebiłem tutaj, kurczę, nie? No chyba przesadziłem tą ceną. No. Ale właśnie też na twoim kursie tu usłyszałem taką bardzo fajną rzecz. Mówię, właściwie, no dobra, niech też ten klient przyjdzie inny. No właściwie dlaczego mam się tłuc i zabijać o klienta, który nie chce mnie, albo chce mnie, ale za friko, nie? No za friko to, kurczę, no nie wiem, no nawet w ciemnym lesie nie można dostać po gębie po prostu, nie? Żeby takie coś było. To prawda. Trzeba to zasłużyć na to. Więc stwierdziłem, że nie mam jakiegoś oporu takiego i dobrze, nie chcesz ty, przyjdzie inny klient. I faktycznie tak jest, że zacząłem robić mniej sesji, ale lepiej płatnych. I właściwie nagle się okazało, że wyszedłem na to samo. Czyli mam więcej czasu dla siebie, dla swojej rodziny, na spełnienie swoich pasji. Moją największą pasją jest fotografia. Ale nie była ona jakby, znaczy ona jeszcze nie jest jeszcze moim głównym źródłem dochodu, tak? To jest cały czas jakby jeszcze obok. Tak. Chociaż miałem już takie miesiące, kiedy ona przybiła moją wypłatę, więc po prostu byłem w lekkim szoku. No zobaczymy, jak się to ustabilizuje i tak będzie już powiedzmy przez pół roku, przez rok, tak samo, no to chyba wtedy się będę poważnie zastanawiał na rezygnację z pracy zawodowej. Chociaż to też tak jest, że w pewnym momencie my też, to jest, ja pamiętam też coś takiego, ja co prawda... 5 dni w swoim życiu u kogoś pracowałam, więc trochę trudno tu o tym u mnie mówić. Natomiast ja pamiętam, że ja jak przeszłam na firmę, bo na początku nie robiłam tego poprzez firmę, tylko robiłam to wężem bokiem, to ja pamiętam, jak przeszłam na firmę, to też wymusiło to na mnie sytuację, w której ja rzeczywiście muszę dbać o to, żeby co miesiąc było, bo inaczej kompletnie będzie lipa, no bo trzeba zapłacić, tak? Trzeba zapłacić za to, że masz tą firmę, za ZUS i tak dalej, za księgowość, prawda? Więc to jest też poniekąd takim fajnym motywatorem ku temu, żeby zacząć działać, więc podejrzewam, że bo ja widzę, że dużo osób się boi właśnie, nie? Też zrezygnować z aktualnej pracy, ale na przykład tak jak patrzę na wielu studentów od nas, którzy gdzieś tam pracę mieli i po prostu w pewnym momencie ta fotografia zaczęła przekraczać zarobki z tej pracy, którą mieli, a której niekoniecznie lubieli, nie? I nagle zaczęli robić tylko to, co tutaj, czyli ta fotografia. Ona się tak rozkręciła, że oni po prostu już nie mieli nawet czasu na swoją pracę, nie? Czyli nagle jest tyle zleceń i nagle jest tyle chętnych. I za większe kwoty, no bo na tym też tutaj polegamy w Akademii, żeby zwiększać te nasze ceny, ale w odpowiedni sposób, tak żeby też ludzie widzieli tą wartość, prawda? Czyli my uczymy się, jak pokazywać naszą wartość i naszą usługę w taki sposób,
żeby ona była wyżej ceniona przez ludzi, którym ją możemy zaoferować, a którzy po nią do nas przychodzą, no nie? Bo musimy pamiętać o tym, że ludzie nie bez powodu do nas przychodzą po to. Oni po prostu tego nie potrafią zrobić. My to umiemy i my to mamy w naszym paluszku, bądź uczymy się tego, ale my to lepiej umiemy zrobić tak czy siak niż ktoś, kto kompletnie nigdy tego nie robił. Więc nam się należy za to pieniądz i to my jesteśmy tego warci. Przede wszystkim nasz czas jest tego warty. Nasza kreatywność, nasze myślenie, to co my im dajemy z naszym zaangażowaniem, bo my przecież niejednokrotnie, wiesz, robiąc to chociażby z pasji, my się tak w tym zatapiamy, że po prostu nic nie istnieje w trakcie robienia zdjęć. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja tak mam, że jak zaczynam robić zdjęcia... Tak, ja się całkowicie poświęcam tutaj tak. Fotografii. Właśnie w tym momencie dla mnie nic nie istnieje. Właśnie. Moja żona jest strasznie zazdrożna, jak ja to robię, jakieś takie piękne, ładne dziewczyny fotografuję, a ja mówię, słuchaj, ale ja to powiem, teraz ktoś się może obrazić, ale ja mówię, ja w tym momencie nie widzę dziewczyny, tylko ja widzę postać, którą mam w jak najpiękniejszy sposób oddać, sprzedać, tak. Pokazać, żeby być jej to właśnie, co w niej jest, to jest to ja, jej takie, a nie właśnie, żeby się skupić na tym, czy ona jest piękna, czy nie jest piękna, tak? I porównywać ją. To jest jakby dla mnie całkowicie drugorzędna sprawa. Oczywiście ona jest ważna, ale ona jest tylko ważna w momencie konsultacji, kiedy planujemy, jakie zdjęcia będziemy robić, jak będzie ubrana, jak będzie uczesana, w jakiej stylizacji, w jakim miejscu to zrobimy. Tak. W momencie to jest istotne, ale później już w momencie, kiedy biorę aparat do ręki, no powiem brutalnie, staje się dla mnie przedmiotem. No ale ja mówię to samo, ja robiłam przez długi czas akty męskie i jeszcze raz na jakiś czas robię do tej pory. I to jest tak, że wiesz, no wyobraź sobie mojego męża, nie? Ja mówię, ale to jest dokładnie to samo, ja mówię, Paweł, wiesz co, tak naprawdę to ja patrzę na te osoby jak na plastelinę. Ja ją lepię w taki sposób i oświetlam tak, żeby to wyglądało niesamowicie pięknie. Pod względem formy. Dla mnie to jest sztuka. Dla mnie to jest pokazanie tych największych zalet ciała, czy też twarzy, mimiki, energii męskiej, wiesz, skumulowanie tego w jednym miejscu, to dosłownie jednej setnej sekundzie, żeby to wyglądało tak, że jak ktoś zobaczy, to po prostu się zakocha, nie? I ja mówię, i ja jestem wtedy właśnie w procesie tworzenia tego, jestem jako właśnie artysta, malarz, tak? Tylko, że ja maluję aparatem, tak jak i ty. Nie, to jest dokładnie ten trans taki fotograficzny, który my wpadamy, który jest tak niesamowicie, to jest jak takie, kurde, jak narkotyk trochę, nie? Powiedz sam. Bo wciąga strasznie. No, to jest czasem, to jest niesamowite właśnie. A powiedz mi, czy miałeś jakieś takie, jakie przekonania przed dołączeniem do naszych kursów, jakby do naszej edukacji, jakie przekonania ciebie najbardziej hamowały? Bo poza tym, że uważałeś, że jesteśmy skamem i że wyciągamy pieniądze od ludzi, cytuję ciebie tutaj, jesteśmy naciągaczami. Tak, to może powiedz na ten temat najpierw. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie tak myślą? Dlaczego mogą tak myśleć? Czemu bogaty fotograf w ogóle te dwa słowa się ze sobą tak gryzą dla fotografów? Myślę dlatego, że już sama nazwa, myślę, tak przeszedliśmy, bogaty fotograf, nie? No większość fotografów, znaczy ja sobie się nie znam żadnego fotografa, który jest bogaty w tym sensie, że ma nie wiadomo ile pieniędzy, tak? Znam wielu fotografów i w Polsce, i w Stanach, którzy robią niesamowite rzeczy. Mają pieniądze, o których ja jeszcze mogę tylko pomarzyć, ale no nigdy oni aby nie uważali się, że są jakimiś bogatymi fotografami tutaj, nie? Myślę, że tak, że troszeczkę za dużo, ja można powiedzieć ze swojej strony, troszeczkę chyba za bardzo skupiają się na tym, żeby być lepszym od moich kolegów czy koleżanek z okolic, tam gdzie mieszkam, lub w ogóle w Polsce i za bardzo chyba się skupiałem na tym, żeby wykombinować tak, właśnie co oni robią tak, że do nich więcej klientów przychodzi niż do mnie. Tak. Dlaczego oni mają więcej klientów? Ja nie patrzę na to, czy oni więcej zarabiają. Dlaczego więcej do nich przychodzi oni? I jakby to, na tym się skupiałem i to mnie trochę tak chyba hamowało. Tak. W momencie, kiedy właśnie tak mówię, zacząłem z tym 27 kroków tutaj w tym projekcie brać udział, zacząłem to patrzeć całkiem inaczej. Czyli nie skupiałem się na tym, że klient musi za wszelką cenę do mnie przyjść, tylko zacząłem szukać takich klientów, którzy będą chcieli przyjść do mnie dlatego, że im się podobały moje zdjęcia. Czyli to, co już masz w tym momencie, nie poprawiając nic, nie? Tak, właśnie, dokładnie tak. Tak? I tak mi się okazało, że jeżeli przestałem jakby tak naciskać na nich w tej rozmowie, że słuchaj, ty za wszelką cenę musisz do mnie przyjść, ja ci tutaj jakiś rabat dam, tutaj coś jeszcze, tutaj ci dodatkowe fotki dorzucę. Powiedziałem, nie, no, przedstawiłem ofertę, rozmawiałem z nimi jasno, konkretnie i mówię, słuchaj, to tyle kosztuje.
I albo ty chcesz, albo ty nie chcesz. No oczywiście to jest normalne, że się bałem, ale że ja w ten sposób sprawę przedstawię, że mi spora grupa ludzi ucieknie. No okej, uciekła. Naprawdę spora grupa osób, które gdzieś tam kiedyś coś tam niby się deklarowały, że chcą jakieś zdjęcia, ale to zawsze się kończyło deklaracją tak najczęściej. I co, tragedia się stała? Absolutnie nie. Właśnie okazało się, że przyszło na początku trzech, potem pięciu, później 10 klientów, którzy byli gotowi zapłacić znacznie więcej niż do tej pory brałem za sesję zdjęciową i nie widzieliśmy żadnego problemu. I to super. Się okazało, że to jest super sprawa, nie? I nagle zamiast robić, nie wiem, no 10 sesji w miesiącu, robiłem ich 3, a miałem te same pieniądze. Brawo. Więc to jest mega sprawa. Nie, zresztą, ale zobacz, jaki jest komfort, nie? Jak robisz mniej, to możesz się bardziej skupić na stworzeniu tego, prawda? Że możesz lepiej to zrobić. Nie uważasz? Lepiej poznać klientę czy klienta, chociaż tym klientami jest bardzo ciężko. Nie wiem, faceci się strasznie boją przed aparatem stawać. Ale to normalne akurat, to jest normalne, ale to nie o to chodzi, nie? Ja na przykład uważam, że ja na przykład kiedyś jeszcze, jak zaczynałam, słuchaj, ja potrafiłam zrobić kilka sesji w ciągu dnia. Ja się teraz patrzę na siebie z tamtych czasów i sobie myślę, puknij się w głowę, kobieto. Ale miałem to samo, ja to miałem to samo. Czasami było tak, że się omawiałem z klientami i tak tylko na zegarek patrzyłem, bo już czasem na klientka przychodzi, nie? Boże, masakra! A gdzie ta obsługa klienta, taka wartościowa, nie? Wiesz, o co nie chodzi było, ten to czas? Była maszyna. No właśnie, a nikt nie chce być traktowany jak na maszynie, prawda? Tak można było powiedzieć, ja tak to porównuję do tego, że to jak w kolei co do lekarza przychodzi, nie? Czyli tak. Następny. No właśnie, jest, nie? I dlatego dlatego to tworzenie tej marki premium, swojej, własnej, nie? Polega na tej dobrej obsłudze klienta, w której rzeczywiście my dajemy siebie, ale nie zabijamy się i nie wypruwamy żył, tak? Tylko jesteśmy dla klienta, ale w taki sposób, żeby ten klient czuł się dobrze obsłużony, zadbany, że wszystkie szczegóły się ty nimi zajmujesz, ty tylko zadajesz pytania, w jakim kierunku chcemy, żeby to poszło, tak? I zgodnie z tym, że tak powiem, później całość realizacji idzie tak, że klient nie tylko jest zachwycony, to jeszcze dokupuje zdjęcia za każdym razem, bo jest po prostu wow, bo ty zbadałeś, potrzeby, dokładnie dowiedziałeś się, czego ten ktoś pragnie, czego nie chce, tak? I po co w ogóle on to robi, tak? Dlaczego, z jakiego powodu, co mu to ma dać, co więcej on w tym otrzyma, nie? Największym dla mnie chyba takim dowartościowaniem, nawet nie finansowym, a takim właśnie no, ego takie podbijające było tak, kiedy zrobiłem sesję zdjęciową dziewczynie, która była, jeżeli dobrze pamiętam, albo Miss, albo wicemiss Polski z 2015 roku. I ona po zdjęciach powiedziała mi, że się bardzo dobrze ze mną pracowało, zresztą zawodową modelką teraz jest, i ona mówi mi, że ty wiedziałaś, czego ty chcesz. Ona po prostu wiedziała, ja jej mówiłem i myśmy tą sesję zrobili dosłownie chyba w 20 minut. Super. To była sesja plenerowa i ona była w szoku, że po prostu, że nie było, że ona musiała się tam kombinować w innym stokowie, a potem stanął sobie jak takie ciele i po prostu, i no to się rusza, tak? Na tej zasadzie, bo czasami tak się dzieje. A tutaj to było, wszystko było dopracowane było. Myśmy i ona i ja doskonale widzieliśmy, czego chcemy, jak się mamy zachować, co mamy zrobić. I po prostu to poszło błyskawicznie. To było dla mnie było takie najważniejsze, było takie bardzo, bardzo miłe to było. To jest taki breakthrough, nie? Czyli że ja jestem tutaj dyrektorem tego, co się właśnie dzieje. Jestem reżyserem tej chwili i to ja o tym decyduję i mam tą siłę. Ja tu często w ogóle też na live'ach mówię, że tak naprawdę to takie ważenie siły, gdzie klient mówi, co on chce i on po prostu ci rozkazuje, a to, gdzie to ty jesteś reżyserem tego, co ten klient wcześniej ci powiedział, ale to robisz po swojemu, tak? Biorąc pod uwagę klienta rzeczy, to jeżeli ty tak naprawdę poddasz się klientowi i zrobisz dokładnie wszystko to, co on chce, i tak, jak on chce, i w taki sposób, jak on chce, to ty po prostu nie jesteś w stanie zrobić dobrych zdjęć, bo to się nie udaje. Klient nie ma pojęcia, jak on może wyglądać, jak robić to w zły sposób, no nie? Natomiast ty doskonale wiesz, jak to działa, widzisz tą osobę z drugiej strony, możesz określić, z jakiego kąta ona lepiej wygląda i w ogóle, co jest dla niej dobre. Więc ja ostatnio też na live'ie, to chyba z jednym z naszych studentów na live'ie szkoły konsultacji w ogóle, tylko nie wiem, czy ty byłeś akurat, chyba ciebie nie było akurat. No nie zawsze udaje mi się dotrzeć.
No, ale wiem, że była taka sytuacja właśnie, że klientka tak opanowała naszego studenta, że on po prostu tylko na samym końcu sesji udało mu się wyłuskać te 15 minut na zdjęcie dokładnie takie, jakie on chciał zrobić. I co jest najlepsze, ona nie kupiła ani jednego zdjęcia z całej godziny wcześniej, tylko te ostatnie 15 minut, co on robił zdjęcia po swojemu. Ja mówię, i właśnie to jest o to chodzi, że trzeba sobie zaufać, jako twórcy, to ty widzisz, to ty czujesz, odczuwasz, widzisz, że coś wygląda dobrze, nie? Więc nie można sobie dać wejść na łeb klientowi, bo tak zarówno jak w życiu ludzie wchodząc nam na głowę po prostu, no, dużo się niszczy, złe rzeczy się dzieje i to zawsze ma zły efekt. Tak samo w życiu jako fotograf, nie? Musisz być pewnym tego, co robisz. Nawet jeżeli nie czujesz się pewnie, to chociaż na chwilę udać, żeby poczuć się pewnie. I dopiero wtedy będziesz mieć dowody na to, że to, co robisz, jest dobre, prawda? No, ale do czego naprawdę dorosnąć do tego trzeba. Albo tak. Pójść na kurs. No tak, tak, tak. A powiedz mi, powiedz mi, mój drogi, jeszcze, czy co takiego najbardziej zmieniło się w twojej głowie? Tak jakbyś miał określić to, co było gdzieś tam przed bogatym fotografem, a teraz, jakby co ci jest łatwiej, co ci jest lepiej? Jakby takie największe twoje aha, takie wiesz, że sobie coś nagle najbardziej uświadomiłeś. Co to było? Wiesz, to myślę, że chyba konsultacje. Dopóki ich nie robiłem, tylko od razu umawiałem się na zdjęcia, a tam było tak oczywiście tam 2-3 zdania powiedziane, że tak się ubieramy, tak robimy i to konsultacje pozwalają mi, czasami one powinny trwać krótko, ale generalnie czasami by się przeciągało nawet do 2 godzin, bo się po prostu fajnie rozmawiało, ale zauważyłem taką rzecz, że podczas zdjęć ta osoba po konsultacjach zdecydowanie była bardziej podatna pod moje sugestie, łatwiej się z nią fotografowała i przede wszystkim była wyluzowana. Nie było tego napięcia na jego oczach. Ja pamiętam jedną taką sesję, to jeszcze sprzed kilku lat, czyli dawno jeszcze zanim zacząłem w ogóle współpracować z wami, gdzie po prostu zrobiłem zdjęcia, które wydawało mi się, że będą mega, ale jak potem otworzyłem je na komputerze, po prostu takie niesamowite spięcie, taki stres, ta sesja poszła do kosza po prostu. To nie było ani jednego zdjęcia, z którego można byłoby skorzystać. I to była porażająca było, nie? A właśnie tutaj, kiedy rozmawiamy, kiedy tak powiedziała tutaj klientka, próbuje narzucić swoje, ale ja mówię, słuchaj, ale ty może popatrz, jakbyś tu wyglądała, tak? Tu siedzisz, tutaj stoisz, tutaj może zamiast takiej bluzki ubierz taką bluzkę, a może za dużo tej biżuterii chcesz na siebie narzucić. I jeżeli tak właśnie, to troszeczkę takie negocjacje, to jak negocjacje wyglądają. Tutaj, czyli próba takiego taki sposób okrężny narzucenia, tak? Czyli wmówienie klientowi, że to jest jego pomysł. I to jest chyba najlepsze tutaj w tym wszystkim. Odwrócenie kota ogonem, ale to ty jesteś ekspertem w tym, co robisz, więc klient powinien też ciebie wysłuchać, nie? Bo wiesz, no problem jest z tym, kiedy ktoś. Ostatnio też takie pytanie było właśnie. Justyna, co robisz, jak ktoś po prostu wymusza ubranie czegoś, ty wiesz, że to będzie tragicznie wyglądało. Ja mówię, dobra, to niech weźmie jedną taką rzecz i niech weźmie 5 rzeczy, które ty zasugerujesz i zróbcie nawet już te zdjęcia w tym i pokaż im po prostu różnicę, nie? Że to jest masakra. I tak naprawdę klient wtedy wie, że no dobra, nie wymuszono na nim, coś mu tam pozwolono, tak? Ale jednocześnie ty masz też kontrolę nad całym procesem i uważam, że ta kontrola jest mega ważna, bo inaczej no naprawdę ludzie wchodzą ci na głowę i tobie jest trudniej zrealizować wizję najlepszą dla niego, nie? Czy raz mi się zdarzyło taka sytuacja, że odmówiłem klientowi zdjęć. Bo widziałem właśnie w tych czasie tych konsultacji, że po prostu no, nie ma opcji. Nie popuści na 0,5 centymetra, to stwierdziłem, że to... Znaczy powiedziałem tak bardzo brutalnie. Ja mogę tutaj pani przedstawić 5 fotografów, którzy chętnie się panią wezmą. Tak. Zapadła cisza taka. No i ten. I pani już jakby, nie wiem, to miała wszystkie te... Znaczy generalnie nie zrobiliśmy tych zdjęć wspólnie. Ale myślę, że chyba tak z perspektywy patrzę na to chyba byłoby dobrze, bo ona i ja byśmy się razem nad tym męczyli. Prawda. I to jest bardzo częste. I często my w trakcie rozmowy z klientem wyczuwamy, że jest jakiś zgrzyt, że ta energia trochę, my do siebie nie pasujemy, bo dobrze jest też, żeby fotograf przyciągał do siebie klientów, którzy będą tacy w miarę zgodni z jego charakterem troszeczkę, tacy może wiesz, o co chodzi, nie? Że pasujecie do siebie energetycznie, ja na to mówię w ten sposób troszeczkę. Może to brzmi takie, wiecie, fikumiku, o co chodzi, ale tak jest, że my będąc w danym towarzystwie albo czujemy się dobrze i tak w miarę swobodnie, albo czujemy się mega spięci i po prostu czujemy, że tutaj nam coś nie gra, że tu się nie dogadamy, nie? I ja już jak tylko słyszę w ogóle, że
ktoś mi próbuje za bardzo narzucać, naciskać, jakoś, wiesz, mącić albo gdzieś coś tam po prostu przesadza w którymś momencie, moje granice próbuje przejść, to ja już wiem, że to nie będzie klient do współpracy, no bo nie da się współpracować, jak ktoś na tobą rządzi, no nie da się po prostu, prawda? Czujesz też taką wyraźną różnicę, nie? Więc właśnie tak jak ty powiedziałeś. Znaczy mega sprawą jest tutaj też to, co mi wcześniej nawet do głowy nie przyszło tutaj. Potrzebowałem kursu do tego, żeby właśnie, żeby za spotkanie przed zdjęciami brać pieniądze. Czyli jak jest konsultacja, to to jest mój czas i na to zależy mi zapłacić, nie? A ile teraz bierzesz za konsultację? A, no nie biorę za dużo, 150 zł. To super. Nie jest jakiś taki majątek, ale, ale myślę, że po prostu w tym momencie klienci jakby traktują to poważnie. Tak? No bo jeżeli musi zapłacić za to tylko, że ze mną porozmawia, różnie to jest, bo czasami jest tak, że rozmawiamy sobie tak teraz tutaj przez komputer, a czasami jest tak, że po prostu jesteśmy w tym samym miejscu, to się spotykamy gdzieś tam tak, na jakimś neutralnym terenie przy kawie i sobie spokojnie sobie dyskutujemy, rozmawiamy. Wtedy zawsze zresztą zabieram jakieś zdjęcia na tablecie, pokazuję różne jakieś takie szalone pomysły, które gdzieś tam chciałbym zrealizować lub właśnie to było, bo czasami klienci pytają, a żeby pokazać zdjęcie, nie? No ja mam takie, że ciągle mi brakuje czasu na to, muszę w końcu tą swoją stronę zbudować na nowo i przerobić ją, bo to jest tragedia, wstyd patrzeć na to. I kiedyś tam gdzieś ona powstała i kiedyś ona może była i fajna, ale dzisiaj jest strasznie. Moja też już teraz 3 czy 4 lata stoi w miejscu, ale to kompletnie nie ma znaczenia, jak widać. Nie ma. Właśnie dosyć ciekawe jest to, że jak kiedyś wykupywałem jakieś tam płatne ogłoszenia w gazecie, czy właśnie tam w internecie, na Facebooku przede wszystkim, na Instagramie jakieś płatne reklamy, okazało się, że one przynosiły mi tam jakieś naprawdę bardzo, bardzo znikome. Na pewno się nigdy nie wróciło mi to, co wydałem. A w momencie, kiedy zacząłem właśnie robić to w ten sposób, żeby no bo jedna, druga, trzecia, piąta sesja, nagle zaczęły się do mnie odzywać zupełnie w ogóle osoby. A ja się też zacząłem odzywać do obcych osób, które właśnie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, lajkowały moje zdjęcia gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie. Po prostu pisałem do nich, dziękuję Ci bardzo za to, że Ci się to zdjęcie podoba. I wreszcie cytowałem na początku Twoje wypowiedzi, a co Ci się w tych zdjęciach najbardziej podobało, ja też na początku, teraz trochę mniej, ale zdarza mi się czasami też, że jeszcze piszesz, a dlaczego jeszcze do mnie nie przeszłaś na zdjęcia? Ale czemu nie? Trzeba być czasem bezczelnym. Tak to działało, to nie? Takie zdanie. I takie odpowiedź, bo a właśnie to nie wiem, nie? I to właśnie. Się na rozmowa to żywa, nie? Tak. To jest ta magia bezpośredniości, nie? Czyli jak my się przełamiemy. Myślę, że ten kontakt taki tutaj. Tak, i pokonamy też nasze takie przekonanie, że ja artystę mam się zgłaszać do kogoś, pisać. Ja mam do kogoś pisać? Ja artysta, właśnie fotograf? Właśnie to nie jest pisanie to, bo ja tutaj po prostu, no tak bym zaczepił ciebie na ulicy i powiedział ci, że masz bardzo piękną fryzurę, nie? I tak. Właściwie tyle, nie? Bo Ewy koło mnie żona stała, to pewnie by mnie pogoniła, ale. Ale no generalnie właściwie na tej zasadzie, to tak? Czy po prostu taka rozmowa właśnie przez internet, ona do niczego nie zobowiązuje, bo ja nie pytam jej, czy ona chce do mnie na zdjęcia przyjść, tylko pytam się, dlaczego jej zdjęcie podobało. Nie? To tak zwane small talk. To jest tak zwany small talk, który nas zaprasza do dalszej rozmowy. I teraz taki small talk pozwala nam później zawrzeć umowę i zrobić, sfinalizować sesję, nie? To jest to, że to jest takie wejście, małe, niechcące. To tak samo jak na ulicy, jakbyśmy podchodzili do pań na ulicy i od razu zaczęli je całować. To by nam strzeliły w pyska, nie? A teraz jak podchodzimy i pytamy, cześć, słuchaj, a nie wiem, która godzina, albo cześć, jak masz na imię, albo czym się zajmujesz, co tam porabiasz, albo gdzie jedziesz właśnie, nie? Czyli to takie małe small talk, które zaprasza w ogóle do rozmowy, co jest naturalne, normalnie, nie? Czyli my od razu nie pytamy z grubej rury, hej, pójdziesz ze mną do łóżka? To tak jakby ktoś powiedział, cześć, kupisz u mnie sesję? A ludzie to robią na co dzień, słuchaj, nie? Cześć, umówisz się ze mną na sesję, tu i teraz? W ogóle what? Are you crazy? Nie, w ogóle. I wiesz, i ludzie tego nie rozumieją, że czasem trzeba takiego trochę wejścia
do rozmowy, żeby zacząć, żeby zdobyć w ogóle zaufanie takiego człowieka, że nie jesteś jakiś krejzolem zboczonym, który wiesz, szuka sobie młodych lasek do czegoś tam, no bo często też ludzie tak, wiesz, dziewczyny niektóre tak mówią, że one się boją, bo fotograf do nich napisał tak bezpośrednio i tak od razu z tą sesją, że one to myślały, że on ma zamiar coś im zrobić, słuchaj, mówię, Boże, dlatego tak nie należy robić, nie? Dlatego należy po prostu zapytać, co tam, dzięki, podziękować właśnie, że fajnie, że cieszę się, że ci się podobało, a co ci się w tym podobało, a może myślałaś nad czymś tak, takim, nie? Gdzieś tam tak bardzo niezobowiązująco, nie? Mhm. Ale ty wspomniałaś o dosyć ważnej rzeczy tutaj, bo czasami właśnie, no, ja mówię o pełnoletnich osobach, tak? Ale czasami jest tak, że na przykład pytają się mnie, czy mogą przyjść ze sobą towarzyszącą. Zawsze mówię, albo odpisuję, mówię, że oczywiście, nie ma problemu. Co ciekawe, paradoksalnie jest tak, że na kilka takich zapytań tylko raz przyszła dziewczyna z chłopakiem. A no, zwykle przychodzą same, nie? Ale pytałem się, myślę, że chyba tutaj to, że ja nie widzę tym problemu żadnego, może to je troszeczkę uspokaja, nie wiem. Tak, 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 na pewno. Więc to, ale tak mówię, no myślę, że najlepszą rzeczą jest to, że po prostu człowiek tutaj nabrał takiej pewności siebie po tych kursach i jakby gdzieś zniknęło mi to takie ciśnienie, że za wszelką cenę trzeba te zdjęcia zrobić, za wszelką cenę trzeba te pieniądze tutaj skombinować. Oczywiście one są bardzo ważne, są. Ale mówię, mam więcej czasu na to, żeby się poświęcić na przygotowania, na rozmowę, na zrobienie tą sesję naprawdę na najwyższym poziomie, na jakim jest stać, tak? Bo to jest chyba najważniejsze tutaj. No i przy okazji musimy się uczyć dziewczyn, nie? No tak, no i też musimy mieć trochę odpoczynku, tak? Musimy mieć tego czasu, żeby, jak ja to mówię, jest taka opowieść o złotej kaczce, nie? I taka krótka wersja tej opowieści jest taka, że był sobie pan, któremu nagle kaczka zaczęła znosić złote jaja. No i on tak był bardzo był zaskoczony w ogóle i zaczął codziennie te jaja zabierać od tej gęsi, prawda? No i ta gęś tak codziennie mu tych jaja dawała i tak dalej. On się nagle zaczął robić bardzo chciwy i pomyślał, po co ja mam czekać dzień w dzień, żeby ona mi tam to jedno czy dwa jajka dała, skoro mogę ją od razu całą wyjąć, wszystkie jajka, które ona tam ma. Więc on wziął, rozciął tą właśnie gęś i nagle okazało się, że tam złotych jaj nie ma, tylko jej flaki. I tą gęsią tak naprawdę często jesteśmy my sami. My chcemy się zarżnąć ilością sesji, ilością pracy, ilością tego wszystkiego, a te złote jaja to są te efekty, wyniki tego, co my robimy. Więc jeżeli my też nie damy sobie odpoczynku, też nie damy sobie przerwy, chwili zastanowienia, właśnie jeżeli nie zmniejszymy ilości sesji w stosunku do ich ceny, prawda, czyli odwrotnie, czyli cena wyższa, a więcej czasu na samą realizację, na zastanowienie się, to jeżeli tego nie zrobimy, to działać nie będzie, my się zarżniemy, wypalimy i to tyle tak naprawdę, no bo to tak działa. Ja tak miałam, że przez to, że robiłam za dużo, za tanio, ja po prostu myślałam, że ja przestałam. Ja w ogóle poszłam w aktorstwo, słuchaj, i przestałam robić zdjęcia chyba na pół roku i po prostu ja już miałam dosyć, nie? Ale też to aktorstwo dało mi takie inne poczucie, wiesz, świeżości, gdzie mogłam zastosować nowe techniki, pomoc w pozowaniu dla moich klientek, zrozumienia postaci, siebie, wiesz. Także to jest ciekawe, nie? Że po w ogóle odrzuceniu czegoś na chwilę po prostu miałam nowe, świeże spojrzenie. I wtedy też zobaczyłam, że tak naprawdę też nie chodzi o to, żeby właśnie robić tego dużo bardzo, czyli się zarżnąć, tak jak ja patrzę, słuchaj, teraz na te mini sesje, które fotografowie robią, ja rozumiem, że to jest taka najszybszy sposób dla nich, gdzie myślą, że po prostu na tym dużo zarobią, nie? No bo to jest tanie, to szybko klient będzie dużo i w ogóle. Dobrze, fajnie, krótkoterminowo dużo może i zarobisz przez chwilę, ale potem jesteś tak zarżnięty, że z ciebie to tam kreatywności już nie ma ani krztyny, tam nie ma już nic, tam nie ma dobrej obsługi klienta, to jest to, co ty mówiłeś, robiłeś dużo sesji, ale to było maszynowe, nie? Więc pytanie teraz, czy my chcemy być maszynowymi fotografami, gdzie ja już uważam, że no to już się tak nie powinno nazywać, no bo to jest takie, wiesz, no kopiuj wklej, no po prostu, wiesz, na jednym tle, na jednym zestawie, wiesz, choinek, wiesz, z bańką, tu z tortem, sru, dziecko w tort. To jest słodkie i fajne, tylko możesz to robić w dużych kwotach, w większych kwotach, rzadziej, genialniej, piękniej. A potem ci klienci, którzy będą tak zachwyceni tą twoją obsługą, będą cię dalej polecać i tak naprawdę to właśnie to jest ten moment odwrócenia, gdzie już klient będzie za tobą ganiał, a nie ty za klientem, prawda, Paweł? Tak, dokładnie tak, tak, tak. Tak. No ale to chyba trzeba do tego rosnąć, nie? Ja mówię, ja do tego długo, długo rosłem. Znaczy, miałem taki moment właśnie tutaj po tym pierwszym kursie, te 27 kroków, one mi dały kopyta. Tutaj naprawdę przyspieszyłem. Odwróciło mi to. Później się pojawiło się kilka innych jeszcze kursów.
I tam i fotografia kryzysowa, i szkoła konsultacji, i tak. Teraz zresztą, teraz aktualnie jestem w trakcie realizacji ten mały produkt. No i zobaczymy. Duże nadzieje wiążę z tym małym produktem. Zobaczymy, jak to będzie, ale uparłem się, że zrobię to. A na jakim etapie jesteś, tak tylko spytam? Na jakim etapie jestem? A może nie mówię. Jeszcze kawałeczek, podaj mi ten, nie, no pochwalę się tak już poza kamerą gdzieś tam. Spoko, dobra. Dobra, to mój ale, drogi... Ale jest nieźle. Kochany mój drogi, masz minutę, żeby powiedzieć coś fotografom, którzy świeżo w ogóle trafiają tutaj na nas, na naszą społeczność bogatego fotografa. Powiedz coś od siebie. Coś od siebie tak dla nich właśnie. Cały czas mówiłem od ciebie. Oj, żartuję sobie. Słuchajcie, na pewno nie, tego, nie bierzcie pod uwagę tego, co ja wam teraz mówię, czy co mówiłem do tej pory. Istotne jest to, że musicie po prostu sami to sobie odkryć w sobie, tak? Albo posłuchacie rad. Znaczy ja posłuchałem w 100%. Nie kombinowałem, nie przerabiałem, nie studowałem, no bo skoro stwierdziłem, że u Justyny i u Pawła to się sprawdziło i mają z tego konkretny pieniądz, to dlaczego ja mam przerabiać coś, co już jest dobre? Wymyślę nową formułę. Więc stanąłem kropka, kropkę, linijka w linijkę, krok po kroku. Każdy punkt realizowałem tak, jak było to w programie. I to zaczęło przynosić efekty. Jak zaczęło przynosić efekty, no to wtedy już się zacząłem rozkręcać. Nie? I nagle się okazało, że już nie było takiej sytuacji, że o matko, jest fajny kurs, kurczę, skąd ja na to pieniądze wezmę. No, no bardzo proszę, no, zrobiłem dwie sesje i były pieniądze. No okej, to kurs. Ale to jest fajne, że ta wiedza po prostu szybko zwraca pieniądze, nie? Że to jest to, że po prostu ty zarabiasz już na tym praktycznie po chwili. Znaczy, ja to nie było tak, że ja zacząłem od zera, tak? Ja już robiłem zdjęcia i wszyscy na rynku takim znany rynek zmieniłem, bo ja przedtem byłem na Opolszczyźnie, a w tej chwili jestem w Poznaniu i jakby ten rynek dla mnie na nowo się tu buduje. Jestem kompletnie nieznaną osobą, choć okazało się, że już gdzieś tam coś tam, światełko gdzieś tam w tunelu się pojawia, więc nie jest źle. No, Poznań jest bardzo dużym skupiskiem różnych fotografów, lepszych i gorszych. Pewnie jest masę znacznie lepszych ode mnie i bardzo dobrze. Ale tak mówiłem, no, każdy fotograf musi mieć, tak jak każda fryzjerka, swojego klienta i po prostu nie ma co iść tutaj w zaparty, nie ma co wariować, jeżeli są jakieś porażki. No to jest doskonale, tak w życiu. Porażka jest porażką i należy ją zignorować, albo wyciągnąć wnioski i iść dalej po prostu. Tak. Więc zachęcam was wszystkich do tych kursów. Tak teraz szybko myślę, no ja wiem, że w tych kursach nie brałem udział, ale ja zacząłem od tego kursu 21 sposobów. To był taki pierwszy taki konkretny kurs mój u was i wydaje mi się, że chyba on jest najlepszy. On taka podstawa takich i później można iść w kolejne kursy. Tak, nie wiem, tak. Może się mylę, ale chyba tak. Dla mnie przynajmniej taki był. On zawiera te takie przekonania, nie? Czyli to, z czym najpierw trzeba walczyć w głowie i jakie kroki konkretnie podjąć, żeby od razu zacząć już mieć klientów. Taka instrukcja taka po prostu. Ona jest bardzo fajna, jest konkretna, klarowna, jasna. Jeżeli ktoś jakby zapomni o swoich jakichś takich, nie wiem, wiedzy i umiejętnościach, a naprawdę zacznie robić to tak, jak tam jest napisane, to gwarantuję wam 100% sukcesu. Super, znaczy, przede wszystkim to jest fajne, że wiesz, że to, co tam jest, to ty to wdrażasz od razu, nie? Bo tak naprawdę kluczem jest wdrożenie, nie? Zrobienie tego, bo jeżeli my to przeczytamy, no to wiadomo, no nic się nie zmienia. Dużo osób ma w głowie, nie. Ja tam kupiłem sobie ten pakiet, bo ja tam sobie kupiłem i wideo, i e-booka, bo ja dużo samochodem jeżdżę, więc ja sobie po prostu po kilka razy te lekcje odsłuchiwałem. Tak. Ciekawe za każdym razem coś tak ciekawego, żebym mówił, kurczę, ja do mnie słyszałem przed tym, co jest grane, nie? I okazuje się, że tutaj jest to, więc idź tam. Ja jestem wzrokowcem, więc muszę to widzieć i później to odsłuchać jeszcze i to naprawdę to... Myślę, że to jest chyba taki... jako pierwszy na start i daje... Czyli się tym po prostu... Dużo. Trzeba tym nasiąknąć, no nie? Żeby zmienić nastawienie i żeby zmienić działanie. Nasiąknąć tym porządnie i żeby po prostu to zrobić. Ale tak jak powiedziałaś i od razu to wdrożyć, tak? Ja po prostu mówię jeszcze w tym samym dniu po tym live, kiedy ten kurs świeżo pokupiłem. Nie, to odwrotnie było. Oglądałem live'a, tak. Który się tam gdzieś prosiłem, bo ja gdzieś tam mieliście taką reklamę gdzieś tam chyba na Facebooku
I jeszcze potem jak od razu kupiłem ten kurs, zacząłem go czytać i od razu chyba po pierwszych dwóch czy trzech takich rzeczach, które przeczytałem, od razu już usiadłem na komputera i znowu dziubałem do ludzi tam już nie i pisałem. To chyba było dobre, to, że tak na żywo, na gorąco tak to było. W moim przypadku dało to efekt. No i dobrze, i to o to chodzi, żeby mieć efekty i żeby robić to, co się kocha i robić to za dobre pieniądze, a nie za byle jakie i żeby przede wszystkim nie marnować swojego życia na klientów, którzy nas nie doceniają i na działania, które nam po prostu nie dają efektów, prawda? No i czerpać z tego przyjemność i po prostu cieszyć się, że jako artyści wzrastamy i jako artyści możemy też zarabiać godne pieniądze, a nie byle jakie pieniądze, bo to nie o to chodzi, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. Także dziękujemy Wam serdecznie za słuchanie. Dziękuję Tobie, Pawełku, bardzo serdecznie za to, że z nami dzisiaj byłeś. I co? I widzimy się na kolejnym wywiadzie. Cześć! Dzięki, do zobaczenia.